Sprawa pana Grzegorza Niedźwieckiego przeciwko funkcjonariuszom publicznym. Otwieram rozprawę. Stał się oskarżyciel Grzegorz Niedźwiecki. Oskarżeni. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosław Staszkiewicz. Nieobecny. Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Junona Gajewska. Nieobecna. Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Beata Kostaś. Nieobecna. Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Beata Glazar. Nieobecna. Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Alicja Izydorczyk. Nieobecna. Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Sylwia Bańka-Brozewska. Nieobecna. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Lucyna Domagała. Nieobecna. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Paweł Siwek. Nieobecny. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Paweł Woźniak. Nieobecny. Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko. Nieobecny. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Grzegorz Chojnacki. Nieobecny. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anna Surowiak. Nieobecna. Sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Nieobecny. Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy Kazimierz Chłopecki. Nieobecny. Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy Aneta Andel. Nieobecna. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Maciej Bogucki. Nieobecny. Sędzia Sądu Najwyższego Piotr Mirek. Nieobecny. Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi Jacek Kielar. Nieobecny. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie Grażyna Tygielska-Białek. Nieobecna. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Joanna Dworzycka-Skrobowska. Nieobecna. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Kałużna-Rudowicz. Nieobecna. Sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu Przemysław Majkowski. Nieobecny. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Nieobecny. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nieobecny. Proszę o zabranie głosu oskarżyciela. Najwyższy Trybunale Narodowy. Jest mi niezmiernie miło, że Najwyższy Trybunał Narodowy podjął się tej sprawy i uważam, że należy zacząć od tego wyjaśnienia krótkiego, dlaczego tylu funkcjonariuszy jest pozwanych. Bo nie są to oddzielne sprawy, tylko jest to sprawa praktycznie, teoretycznie bardzo banalna, która mogła w ogóle by nie mieć miejsca i Najwyższy Trybunał Narodowy nie dysponowałby tymi 24 aktami sprawy, które i tak są praktycznie niekompletne z różnych powodów, gdyby tak zwany organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w listopadzie, 26 listopada 2008 roku postąpił zgodnie z literą prawa, zgodnie z artykułem 7 Konstytucji, zasadami działania organów państwa, zgodnie z obowiązkiem przestrzegania prawa, czyli już artykułem 83 Konstytucji i oddalił wniosek wierzyciela, nie zasługując na uwzględnienie. Otóż to będzie wynikać, jak będę odczytywał ten akt oskarżenia, z tego, że ten sąd, czyli ten organ egzekucji w Jeleniej Górze, przystąpił do egzekucji na wniosek wierzyciela, który był wadliwie skonstruowany. I jest tak zwana zasada dyspozycyjności, że sąd nie może sobie go zmieniać. Jeżeli wniosek jest dyskonstruowany, to powinien być oddalony. Na to jest wykładnia prawa Sądu Najwyższego, która zapada 28 czerwca 2006 roku.
sygnatura 3CZP2606 i ona swój fundament zaczęła właśnie w 2006 roku w Bochni i Tarnowie. W Bochni, Sąd Rejonowy w Bochni, dobrze skonstruowany wniosek wierzyciela w trybie artykułu 1039 KPC jako czynność zastępowalna oddalił ten wniosek, a Sąd Okręgowy Odwoławczy powziął wątpliwości, czy słusznie oddalił i w trybie artykułu 37 KPK wystosował pismo, wniosek do Sądu Najwyższego, aby rozstrzygnął to, czy taka czynność ogłoszenia określonej treści przeprosin podlega egzekucji w trybie artykułu 1050 KPC, jak sugeruje Sąd Rejonowy w Bochni, czy tak jak wierzyciel skonstruował 1049, bo jest to czynność zastępowalna. I Sąd Najwyższy podjął tą uchwałę, którą zacytowałem, że jest to jednak czynność zastępowalna, niejako podważył stanowisko Sądu Rejonowego, nie mógł tego zrobić formalnie, ale skoro wydał wykładnię prawa, to Sąd Okręgowy w Tarnowie uchylił postępowanie Sądu Rejonowego w Bochni, a tamten, nazwijmy to, nabrał pokory i uszanował wniosek wierzyciela. Na bazie tego orzecznictwa, na bazie tej uchwały Sądu Najwyższego, w następnych latach 2012-13 Sąd Rejonowy w Ostródzie na wniosek tak samo, nie tak samo dobrze skonstruowany jak w Bochni, tylko wadliwy jak w Jeleniej Górze, oddalił wniosek wierzyciela na podstawie artykułu 1050 KPC, odwrotnie niż Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Ja przytapuję sygnaturę akt ludziom nie jest czytelne, znane, ale ma to istotne znaczenie, żeby społeczeństwo wiedziało, że opieramy się na dowodach, faktach, nie tak jak sędziowie. Szanowni Państwo, ja się cieszę, Wysoki Najwyższy Trybunał Narodowy, że można tą rozprawę rejestrować za pomocą dźwięku i obrazu, dlatego że ta rozprawa nie jest sprawą jednostkową, tylko ona obrazuje całokształt naszego sądownictwa. Ja powiem, to nie jest brutalny język, to jest bardzo delikatny język. To określenie państwo w państwie, czy układ zamknięty, to jest stanowczo za delikatne określenie, dlatego że nie bawiąc się w politykę, ale tak naprawdę nie było u nas perestrojki i sądownictwo jest tak umocowane i tak ustanowione. Powiem jeszcze jedną rzecz. Najwyższy Trybunał, jest mi bardzo miło, że 29 sierpnia podjął Trybunał Wysoki tą uchwałę w składzie 7 sędziów o zniesieniu instytucji immunitetu. Bo nie może być tak, że są równi, równiejsi, że są święte krowy i jest to rzeczą sprzeczne z każdą konstytucją, równością wobec prawa. Najwyższy Trybunał Narodowy. Ja wracam do tej wykładni prawa. Gdyby Sąd Rejonowy w Górze oddalił wniosek, tak jak to zrobił Sąd Okręgowy w Tarnowie, wierzyciela wadliwie skonstruowany, to dzisiaj byśmy się tutaj nie znaleźli, dlatego że wszyscy funkcjonariusze biorący w tym udział w następnym etapie postępowania w sprawie, czyli sądy odwoławcze, sąd okręgowy w Tarnowie, skargi na przewlekłość, nie miałyby miejsca. Nie tylko nie miałyby miejsca, ale nie miałyby też miejsca prowadzone przeciwko mnie z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary. Dlatego, że ci funkcjonariusze zamiast uszanować jasno skonstruowane prawo, nie tylko wykładnie, ale obowiązek konstytucyjny i wszystkie inne przepisy ustanowione, przez siebie notabene ustanowione, to by nie mieli tego miejsca. Dlaczego o tym mówię? Powiem tak w skrócie, Wysokim Trybunale. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, jaki to jest ustrój, jaki to jest system tak naprawdę, żeby ze sprawy, którą można i należało załatwić w 2008 roku, szanując praworządność, artykuł 2 Konstytucji, zasady działania organów państwa, artykuł 7 Konstytucji, obowiązek przestrzegania 83 Konstytucji, uszanowanie godności człowieka, artykuł 30 Konstytucji, zakaz stosowania tortur, artykuł 40 Konstytucji i prawo do naprawienia szkody, artykuł 77 Konstytucji. I oczywiście 32, równość wszystkich wobec prawa. To by to po prostu nie miało miejsca. A co ma miejsce? Ma miejsce to, że 24 funkcjonariuszy jest pozwanych przeze mnie jako osobę fizyczną i jednocześnie jako czynnika społecznego. Dlatego, że tak działa ten system, że oni po prostu na zasadzie bliższa koszula ciału, koterii, koneksji, sami orzekają we własnej sprawie. Orzekają we własnej sprawie, a jednocześnie nie dają realnego prawa do obrony
nie, że omijając prawo, tylko po prostu gwałcąc to prawo, bezczelnie gwałcąc to prawo. I to każdy, podejrzewam, mieszkaniec Polski, który, że tak powiem, trafił na taki opór materii w różnych sądach, jest w stanie to potwierdzić. Niektórzy może myślą, podchodzą do tego emocjonalnie, że jest to nienormalne. Bo proszę Państwa, ja powiem, jak już dojdziemy do tego, do tej przyczyny, z czego się to wzięło. Z banalnej sprawy, czy można zasądzić komuś, na przykład prowadząc w niewłaściwym trybie tą egzekucję czynności zastępowalnej, takie manewry, takie upokarzanie, zasądzając grzywny w wysokości 2000, 2000, 2000, 4000, 4000, 4500, 8600 zł, suma summarum 18100 zł, zamieniając na areszt maksymalny 180 dni aresztu. Oczywiście na szczęście nie zapuszkowali mnie, potocznie mówiąc, tylko dlatego, że już nie zapłacił zaliczki za ten areszt, bo taki jest obowiązek, ale tu chodziło o to tak zwane złamanie człowieka. Mnie nie złamano w Wysokim Sądzie. Ja właściwie recenzuję ten akt oskarżenia niejako. Sędzia w drugim postępowaniu egzekucyjnym w wadliwie prowadzonym rozchorował się. Czy szczerze, czy uczciwie, to trudno powiedzieć. Wtedy jeszcze chyba nie było tego koronawirusa. W każdym razie się rozchorował i w jego miejsce przystąpiła inna sędzia, objęła to inną sygnaturą, jeden co 104-20 i oddaliła wniosek wierzyciela. Tak jak to miało miejsce w 2006 roku w Tarnowie. Gdyby to oddalenie miało miejsce 15 lat temu, to moja rodzina miałaby ojca, męża i gospodarza domu jak należy. I co najważniejsze, funkcjonariusze publiczni nie dopuściliby się rażącego naruszenia prawa i nadużyć gospodarczych na wysoką skalę. Bo proszę sobie wyobrazić, to są szczątki tylko tych akt sprawy, a ile biurokracji, mopulatury i roboczogodzin stracili funkcjonariusze po to tylko, żeby pokazać prawo siły, a nie prawo faktów, przepisów i sumienia. Ci ludzie sumienia nie mają, proszę Państwa. Teraz przejdę w takim razie, postaram się zrobić to w miarę skrótowo, żeby to nie było zbyt męczące i przewlekłe, odczytać to, ten akt oskarżenia. Pan przewodniczący odczytał już tych oskarżonych, w związku z tym ja nie będę ich powtarzał. Działając zarówno jako osoba fizyczna, jak i osoba prawna w ramach uprawnień publicznych organizacji organizacji prawno-człowieczej na rzecz pokrzywdzonego grzeszenia dzieckiego oraz interesu społecznego, oskarżam wyżej wymienionych, przytoczonych przez przewodniczącego Najwyższego Trybunału Narodowego sędziów o to, że za jeden i ten sam czyn wysłanie słusznej krytyki za pośrednictwem poczty elektronicznej do różnych organów, funkcjonariuszy publicznych, działając w mowie prokuratorsko-sędziowskiej, nadużywając władzy, przekraczając uprawnienia, sfingowali procesy karne w różnych kwalifikacjach prawnych z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary przeciwko ofierze swoich własnych niegodziwości, pokrzywdzonemu obstrukcją, upokarzaniem i uporczywym nękaniem przez 15 lat Grzegorzowi Niedzielskiemu. Zamieszkałem przy ulicy Działkowicza 19 w Jeleniej Górze. Nadużyli umyślnie skutkowo władzy. Jest to akt oskarżenia wzorcowy, co powiedziałem na wstępie, ponieważ tak działa cały chory system sądownictwa i skorumpowanych organów ścigania w Polsce. Wyrok winien być równie wzorcowy, przykładny dla innych organów w tym kraju. W naszym kraju, ja się przepraszam, że komentuję to też również, dlatego tak jest, to wchodzę troszkę w politykę, dlatego że u nas tak naprawdę nie było żadnej perestrojki, nie było lustracji i tak naprawdę wielu ludzi tych starszego pokolenia zasiada jeszcze w tej nomenklatury komunistycznej, czy socjalistycznej. Zarzuty. Sędzia, i teraz przytoczę, Wysoki Trybunale i Szanowni Państwo, konkrety, jakie mam w stosunku do tych funkcjonariuszy, których przewodniczący tutaj wymienił. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Jarosław Staszkiewicz, powiem tak jedną rzecz. O 14.30 dzisiaj ta istota miała wydać i prawdopodobnie wydała wyrok przeciwko mnie w kolejnym sfingowanym śledztwie w innej materii, też z naruszeniem, o czym później tam w
wskaże i kwalifikacji prawnej, i faktów. I to nie chodzi o to, że tak naprawdę uniewinnić mnie bądź umorzyć ze względu na negatywne przesłanki procesowe, ponieważ ja powiem tylko tą końcową kwestię, ponieważ karalność o przestępstwo ścigane z ochrony prywatnego ulega przedawnieniu po 3 latach od czynu zaistnienia, zakładając, że ten czyn popełniłem ja, lub od roku od powzięcia wiedzy o sprawcy tego przestępstwa. A to było 3,5 roku temu. Nie było w tej materii postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, tylko w sprawie, w związku z tym nie można tego postępowania wydłużyć do 5 lat. Pan Jarosław Staszkiewicz dopuścił się fałszu intelektualnego. Ja mówię o fundamencie, tym 15 lat temu się zaczęło, dlaczego to dzisiaj to mamy, a to jeszcze jest nieskończone, proszę Państwa. W roku bez przyczyny z dnia 6 maja 2008 roku, sygnatura 2K46707. Dokonanego w oparciu o fałsz materialny, Mieczysława Ligenzy, karta 8, akt sprawy 2K0607 i kontynuacji nieprzestrzegania prawa. Najwyższy Trybunał dysponuje tymi aktami sprawy i to wszystko jest na tej sali sądowej. Asesor pierwotnie Sądu Rejonowego w Górze, Jarosław Staszkiewicz, wiedział, że w akcie oskarżenia jest fałsz materialny, karta artykuł 235, karta 8. Grzegorz Niedźwiecki wnosił od początku o umorzenie postępowania na podstawie artykułu 17, paragraf 1, punkt 1 KPK, ale sędzia nigdy się do tego wniosku nie ustosunkował. Zaczął z urzędu szukać dowodów winy oskarżonego w postępowaniu prywatnym. Wystąpił do administratora portalu onet.pl o wydruk tekstu "Nie kupujcie auta u Ligenzy" z archiwum medium internetowego. Dostał odpowiedź negatywną, wskazał Grzegorza mimo to z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego, nie mając żadnych dowodów winy. Było to świadome poświadczenie nieprawdy, fałsz intelektualny, przestępstwo z artykułu 291 paragraf 1 kodeksu karnego. Dyspozycyjny sędzia prowadzi obecnie, o czym wspomniałem wcześniej, nielegalny proces 2K11520 przeciwko fałszywie oskarżonemu przez niego Grzegorzowi Niedźwieckiemu. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu lub referendarz sądowy niezwłocznie zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od daty doręczenia mu aktu oskarżenia. Tego aktu mi nie doręczono, dlatego że ja wyjaśnię, że w tym akcie oskarżenia po pierwsze podano Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, a zgodnie z artykułem 119 paragraf 1 punkt 1 KPK elementy pisma procesowego musi być wskazany organ, do którego jest skierowany. Więc Sąd Rejonowy bazuje na akcie oskarżenia adresowanym nie do niego. Dwa, że zgodnie z artykułem 467 KPK akt prywatnego oskarżenia musi zawierać minimalne elementy, w tym oznaczenie osoby oskarżonej. Jeżeli w akcie oskarżenia napisano Grzegorz Niedźwiecki, a ja się nazywam przez Cy, to znaczy, że adres jest nieznany i poczta takiej posty mi nie doręcza, a sąd zajął, jakby przekroczył, naruszył zasadę dyspozycyjności i nieformalnie sobie sprostował rzekomy błąd pisarski, co to właśnie nie ma takiej instytucji sprostowania błędu pisarskiego w akcie oskarżenia. Akt oskarżenia wadliwy się zwraca do poprawy, bądź się oddala jako bezskuteczny. I to powinni byli zrobić. Ale z racji tego, że ja amatorsko zbyt głęboko studiuję prawo, poza tym, że nie mam pieczątki sądów powszechnych, to po prostu oni pokazują, kto tutaj, że tak powiem, karty rozdaje, kto tutaj rządzi. Więc pan Staszkiewicz prawdopodobnie wydał teraz wyrok, nielegalny wyrok, dlatego że wydał wyrok na podstawie protokołu rozprawy głównej, a protokół rozprawy głównej, czyli rzekomo sprawował omyłkę pisarską, nie jest aktem oskarżenia. Akt oskarżenia należy się każdemu, jak ktoś mówi, jak psu zupa, i dopiero wówczas mogę się do tego odnieść. Skoro ja go nie dostałem, nie doręczono mi, w związku z tym tego czynu się w ogóle nie analizuje. Dyspozycyjny sędzia prowadzi, już powiedziałem, obecnie nielegalny proces 2K11-9520 przeciwko fałszywym oskarżonym przez niego, Grzegorzowi Niedźwieckiemu. Przekraczając uprawnienia, naruszył zasady dyspozycyjności, wezwał Grzegorza Niedźwieckiego jako oskarżonego na posiedzenie pojednawcze w dniu 23 czerwca 2021 roku oraz na rozprawę główne w dniach 13 kwietnia i 27 kwietnia bieżącego roku, nie doręczając mu
odpowiedniego, odpowiadającego wymogom formalnym aktu oskarżenia. Akcie oskarżenia z dnia 21 września 2020 roku skierowanym do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie oznaczono inną osobę. Nie będę czytał te szczegóły, bo się powtarzam właśnie z tego, co już powiedziałem swoimi słowami. W każdym razie powiem w ten sposób. Dopuścił się pan sędzia, czy też tak zwany sędzia, bo tak naprawdę z tego co wiem, to oni nie mają legitymacji urzędniczej, a w ogóle ja w ramach ustawy o dostępności informacji publicznej nie tylko w tej materii, w tym trybem, ale doszedłem, nie sam nawet zresztą, że to są firmy. To są firmy zarejestrowane w Waszyngtonie, a nie sądy notabene działające na rzecz społeczeństwa w naszym i na naszą rzecz. Tak to wygląda. Ten dyspozycyjny sędzia dopuścił się rażącej obrazy przepisu prawa materialnego i przepisu prawa procesowego i tutaj zacytuję artykuł pierwszy, czyli warunki odpowiedzialności karnej, fundamentalny artykuł kodeksu karnego, w związku z artykułem 119 paragraf 1 kodeksu karnego, artykuł 101 paragraf 2 kodeksu karnego, artykuł 231 nadużycia paragraf 2 kodeksu karnego, artykuł 271 poświadczenie nieprawdy, artykuł 238 rzekomo fałszywe w przestępstwie, artykuł 285 kodeksu karnego, artykuł 71 paragraf 2 KPK, to są prawo procesowe, artykuł 119 paragraf 1 punkt 1 KPK, w związku z artykułem 32 paragraf 1 punkt 1 KPK, artykuł 447 element aktu oskarżenia prywatnego, artykuł 337 KPK i artykuł 301 paragraf 1 KPK. Następny oskarżony, sędzia Sądu Okręgowego w Wynigórze Jolona Gajewska, dopuściła się przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązku, naruszenia zasady swobody oceny dowodów oraz prawo do rzetelnego procesu sądowego, artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jolona Gajewska, sędzia Sądu Okręgowego, już tutaj nie pracująca w tym sądzie, wydała przy drzwiach zamkniętych wyrok 1C106208, rzekomo na podstawie artykułu 11 KPC. O tym postępowaniu dowiedziałem się w Wysokim Trybunale dopiero po 2 latach, jak wróciłem z zagranicy i odmówili mi uzasadnienia do tej, ja to tak nazywam, szopki. Szopki z tej racji, z racji rozpatrzenia, jak i wybiegnięcia poza ramy ustalenia wyroku karnego 2K47. Dlatego, że ten artykuł, który już czytałem, 11 KPC, mówi, że sąd cywilny o tak zwanych naruszeniach osobistych jest związany ramami wyroku karnego. A rozumienie związane z zakresem wyroku karnego oznacza, oświadcza, że może być, musi być od A do Z. A ten sąd, ta pani Jolona Gajewska, posłużyła się rzekomym zniesławieniem przeze mnie na moim blogu i jednocześnie na jakimś portalu jolonka.com, co nie było przedmiotem rozpatrywania sądu karnego. Czyli ona jakby rozszerzyła zakres artykułu 11 i tego wyroku karnego. No i oczywiście wydała wyrok, ja teraz powiem w skrócie, wydała wyrok materialny i niematerialny. Materialny orzekła, żeby zapłacić 10 tysięcy nawiązki na dom dziecka Dąbrówka za pośrednictwem Rotary Klub Jelenia Góra, którego notabene był prezes tej firmy, którą rzekomo zniesławiłem, firmy Ligenza. Czyli moim zdaniem, moją oceną, ten rzekomo pokrzywdzony Ligenza chciał zrobić karierę filantropa, ograbiając człowieka. Czyli nie chciał dać nawiązki na dom dziecka Dąbrówka z własnych dochodów poważnej firmy, tylko po prostu z tego, kto mu wskazali tam, ktoś rzekomo ciebie zniesławił, nie mając na to w ogóle żadnego ani wydruku internetowego, ani zrzutu ekranu, ani protokołu notariusza, ani dysku zabezpieczonego przez policję. Także, proszę Państwa, tak to funkcjonuje w tym kraju. Zresztą wielu ludzi ma własne dowody na to, przykłady, że sędzia, ja powiem w Wysokim Trybunale jeszcze jedną rzecz taką, że nie to, że ja się godzę na to, ale ja mogę teoretycznie zrozumieć, że gangster to jest, powiedzmy, zawód, więc on jest gangsterem, co nie znaczy, że należy mu wybaczyć. Ale sędzia, który zachowuje się jak gangster, to już jest największy szczyt bezczelności.
bo taki człowiek powinien być nieskazitelny, moralny, powinien być przykładem, powinien być przyzwoitością. A jeżeli on krzywdzi człowieka, fizycznego człowieka, pozbawia majątku, pozbawia prawa do godności, pozbawia niejednokrotnie rodziny, doprowadza do samobójstw, tutaj są wyroki śmierci pośrednie. Nie ma wyroków bezpośrednich, a powinny być wyroki śmierci, tak jak w 21-22 roku, ponieważ jak już wspomniałem, znaczy nie to, że powinny być akurat w moim rozumieniu, bo ja jestem zwolennikiem prawa naturalnego, co niekoniecznie jakby uwzględnia taką formę kary. W każdym razie ci funkcjonariusze, to nie jest kwestia tego, że oni się pomylili, bo można się pomylić jednokrotnie, ale jak się coś pomyli, to jest coś takiego jak przepraszam, jest coś takiego jak naprawienie szkody, mea culpa i tyle. Ale ci ludzie, to nie są ludzie. To nie są ludzie właśnie. To jest taka moja ocena obiektywna, że to są po prostu istoty. Bo człowiek, to człowiek, ja już nie chcę tego tematu rozwijać, ale mam czworonoga takiego i mówię, że żeby ludzie mieli tyle wdzięczności, szacunku, co te zwierzęta, to ten świat by po prostu inaczej wyglądał. Wyrok prawomocny wskazujący wydany w karnym ma moc wiążącą prejudycjalną w postępowaniu cywilnym. Inne tak zwane uboczne ustalenia faktyczne zawarte w uzasadnieniu wyroku karnego nie są dla sądu wiążące. Wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne może być również ograniczony do sytuacji stanowiących podstawę wznowienia postępowania cywilnego z przyczyn instytucjonalnych artykułu 403 paragraf 2. Istota związania wyroku sądu cywilnego poza wyrokiem karnym polega na niedopuszczalności dokonywania przez sąd odmiennych ustaleń i rozszerzania go niż dokonano w wyroku karnym. Zakres postępowania karnego oskarżonego rozszerzyła pani Joanna Gajewska o postępowaniu cywilnym o niebędące przedmiotem sporu karnego fora Jolonki.com. Nie będę tego dalej cytował, bo ja już to swoim słowem wyraziłem. Przejdę dalej. Kapturowy wyrok cywilny, kapturowy, ponieważ byłem za granicą, 1C106208 z dnia 3 września 2008 roku w pełni zatwierdził żądania pozwu. To był sfigurowany proces jak za najgorszych czasów PRL. Wyrok cywilny Junony Gajewskiej, 1C106208, Grzegorz Niedźwiecki otrzymał dopiero 29 marca 2013 roku. Oczywiście bez uzasadnienia, bez podstawy prawnej i bez możliwości odwołania się. Trzecia osoba oskarżona. Sędzia Sądu Okręgowego w Górze Beata Kostać dopuściła się poświadczenia nieprawdy, nadużycia uprawnień, wydania orzeczenia z rozdwojeniem jaźni, niezgodnego z prawem i ze stanem faktycznym. W dniu 23 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Wielkopolsce, skład sądu Beata Kostać, Beata Glazar, Alicja Izdorczyk wydał na posiedzeniu niejawnym postanowienie 2CZ 233-17 oddalające zażalenie skarżącego na wezwanie dłużnika do wykonania czynności niezastępowalny w sprawie 1C 431-16. Fałszywie interpretując, co wspomniałem na wstępie, wykładnie prawa, tytuł wykonawczy 1C 106-8 oraz uchwałę Sądu Najwyższego 3CZ 23-06. Sędzia Sądu Okręgowego w Wielkopolsce Beata Glazar tak naprawdę, powtórzyłbym to samo, co przeczytałem przed chwileczką, bo ona była w składzie tym orzekającym, więc nie będę tego powtarzał. I sędzia Alicja Izdorczyk, trzecia z tego składu, dopuściła się tego samego czynu. W dniu 28 września 2017 roku zapadło postanowienie Sądu Okręgowego w Wielkopolsce, drugi Wydział Cywilny, odwoławczy, sygnatura akt 2CZ 675-17, oddalające zażalenie Grzegorza Niedźwieckiego na nałożenie bezpodstawnej grzywny, też w trybie niedopuszczalnym artykuł 1009 KPC, o czym mówiłem na wstępie. Tylko osoby nie umiejące czytać ze zrozumieniem uchwały Sądu Najwyższego 3CZP 2306 mogły wydać
Takie zrozumienie jaźni. Jestem za, a jednocześnie przeciw orzeczeniu. Sylwia Bańka-Morozewska, Beata Glaza, Alicja Zdoczyk pogwałciła autorytet sędziów Sądu Najwyższego, Jacka Gudowskiego, Teresy Bielskiej-Sobkowicz, Zbigniewa Strus, przekłamując uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 roku 3 CZP 2306. To nie była pomyłka czy swobodna ocena dowodów, tylko myślne zamknięcie drogi sądowej, procesowej, instancyjnej do orzeczenia prawidłowego, uczciwego. To jest właśnie niedopełnienie obowiązków sędziów drugiej instancji, podjęcia realnej kontroli instancyjnej, przeprowadzonej właściwej analizy. Jak uczynił to właśnie, co wspomniałem również w tym procesie, Sąd Okręgowy w Tarnowie w postanowieniu 1 CZ 4406 przeprowadzonym w oparciu o wykładnię, o wykładnię prawa Sądu Najwyższego. To jest dodatkowa okoliczność wskazująca zasadność skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, którą prowadziłem. Sędzia, idziemy dalej. Sąd Okręgowy w Węgórze, Alicja Zdorczyk, dopuściła się poświadczenie nieprawdy, nadużycia uprawnień, wydania orzeczeń z rozdwojeniem jaźni niezgodnych z prawem i ze stanem faktycznym. W dniu 25 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Węgórze, tutaj jest inny skład sędziów, Beata Kostaś, niektórzy się powtarzają, Beata Glazar i Alicja Zdorczyk, wydał na posiedzeniu niejawnym postanowienie 2 CZ 233-17 oddalające zażalenie oskarżonego na wezwanie dłużnika do wykonania czynności niezastępowalnych w prawie 1 CO 4116, fałszywie interpretując tytuł wykonawczy 1 CZ 1C 10-6208 oraz uchwałę Sądu Najwyższego, którą cytowałem. W dniu 28 września 2017 roku zapadło postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, drugi Wydział Cywilno-Odwoławczy, sygnatura akt CZ 665-17. Także ja tego już nie będę cytował, bo ja już powiedziałem to słownie, więc to nie ma sensu jakby powtarzać innym językiem. Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Sylwia Bańka-Morozewska, dopuściła się poświadczenia nieprawdy, nadużycia uprawnień, wydania orzeczeń z rozwojeniem jaźni niezgodnych z prawem, ze stanem faktycznym. To jest odniesienie, właściwie rozwinięcie tego, co przeczytałem wcześniej, bo była w tym składzie orzekającym. Przejdźmy dalej. Sędzia Sądu Rejonowego w Węgórze, Lucyna Domagała, to jest jej poprzednie nazwisko, prawdopodobnie panieńskie, obecnie nazywa się Mikołajczyk, dopuściła się wszczęcia postępowania egzekucyjnego 1 CO 3258. To było pierwotne to postępowanie egzekucyjne w 2008 roku i od dziś jakby to błądzenie, nazwijmy delikatnie, zaczęło, dotyczące wykonania czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczym 1 CZ 1208 z naruszeniem kwalifikacji prawnej w niedopuszczalnym trybie artykułu 1050 KPC. Patrz ten wyrok, który zdecydowałem pani Annę Romanczyk-Szymonowicz, która w końcu oddaliła po 15 latach, szanując literę prawa w związku z uchwałą Sądu Najwyższego. Sędzia Sądu Najwyższego w Węgórze, Paweł Siwek, który był wykonawcą tej egzekucji, czyli w tej samym sygnaturze 1 CO 3258, nakładał na mnie grzywny, o której wspominałem, suma summarum 17 100 zł i 108 dni aresztu, które nie odsiedziałem. Dopuścił się nadużycia uprawnień prowadzenia egzekucji 1 CO 3258 czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczym 1 CO 10628 w niedopuszczalnym trybie artykułu 1050 KPC. Patrz, postanowienie tej pani Romanczyk-Szymonowicz w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego. Uporczywie nękali, upokarzali Grzegorza Niedzieckiego przez 2466 dni, co stanowi 6 lat, 9 miesięcy i 2 dni, nakładając sprzecznie z prawem grzywny, o których wymieniłem. Sędzia Sądu Rejonowego w Węgórze, Paweł Woźniak, następca, bo to postępowanie pierwotne, oni z racji tego, że wyczerpali możliwości prawne, umorzyli.
wyczerpali w tym sensie, że można na kogoś nakładać grzywny, ale jednocześnie grzywny trzeba orzec, że w razie niezapłacenia dobrowolnego zamienią na areszt. I oni sobie tak to kalkulowali kalkulatorem, że wyszło im suma summarum 108 dni aresztu, a 108 dni to jest nic innego jak pół roku, w związku z tym nieważne, czy za majbachę, czy za zapałki, nie można już jednego dnia dać aresztu, a skoro nie można dać aresztu, to nie można tu dać grzywny. I pan Woźniak, jak mówi, może nie chcę, ale muszę, umorzył to postępowanie. Ale pan wierzyciel, czując się nieusatysfakcjonowany, że nie dostał tych pieniędzy, pieniędzy to może komornik, ale tych przeprosin w niewłaściwym trybie, wystąpił z ponownym wnioskiem o wezwanie dłużnika do wykonania tej czynności w niedopuszczalnym trybie. I w tym nowym postępowaniu, jeden co 416, już oczywiście był inny skład, inny sędzia, pan Paweł Siwek, który też pracuje już w innym sądzie. Pewnie awansował. Sędzia sądu okręgowego Paweł Siwek dopuścił się nadużycia uprawnień, ponieważ uprawnień prowadził egzekucję tą, którą wspomniałem, w niedopuszczalnym trybie. Zresztą będę powtarzał, uporczywie nękał tymi grzywnami. Sędzia, ten następny, Paweł Woźniak, dopuścił się nadużycia uprawnień, prowadził egzekucję. 1 co 416, czynności zastępowalne, określone w tytule wykonawczym 1 C 1062 pani Joanny Gajewskiej w niedopuszczalnym trybie artykułu 205 KPC. Patrz, to co sprostowała ich koleżanka, właściwie można by podważyła ich czynności, Anna Szymanczyk-Romanowicz w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego. Uporczywie nękał i pokazał wrażenie dziecka przez 1862 dni, co stanowi 5 lat, 1 miesiąc i 4 dni, działając sprzecznie z prawem nakładając grzywnę w wysokości 2000 zł. Potem, jak już wspomniałem, się rozchorował i pani Romanczyk-Szymanowicz zachowała się jak sędzia. Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniogórze, Wojciech Damaszko, były prezes Sądu Okręgowego, dopuścił się poplecznictwa, czyli współudziału, niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień, fałszywek, tuszowania przestępstw i narażenia na szkody. Wojciech Damaszko, jako sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniogórze, kontynuował w postępowaniach 2 CZ 222-18, 2 CZ 290-19, 2 S to są pozwania skargi na przewlekłość, 5-18, 12-18, 15-18, 27-18, 8-19, 12-19, 14-19. Tym ostatnim naruszył zasady iudex in habilis, czyli orzekał we własnej sprawie, w związku z, nikt nie może ocenić w swojej sprawie, w związku z nam iudex in causa sua, oddalając bezprawnie skargę na przewlekłość, postępowania egzekucyjnego 1 co 416. Dlaczego o tym mówię, Szanowni Państwo, Wysoki Trybunale? Dlatego, że ten sędzia, na rzecz tego sędziego wytoczono mi skierowany proces, że rzekomo go zniesławiłem za to, że prowadzi błędnie postanowienie odwoławcze. A prowadził błędnie, proszę Państwa, bo skoro pani sędzia Anna Romanczyk-Szymanowicz oddaliła w końcu wniosek, kontynuację tego wniosku, który powinien być oddalony 15 lat temu, a nie teraz, a ja składam skargę na przerwę postępowania, bo taka jest ustawa, która daje szansę, a właściwie nawet obowiązek pozyskania zadośćuczynienia w wysokości 2000 zł. Ja składam skargę na przewlekłość, a przewlekłość zaistniała, bo organem egzekucyjnym jest Sąd Rejonowy w Jeleniogórze, a nie Grzegorz Niedźwiecki. Grzegorz Niedźwiecki jest tak zwanym dłużnikiem, a nie organem egzekucyjnym. To jeżeli organ egzekucyjny błędnie prowadzi egzekucję, a to podważyła ich koleżanka pana Roland Szymonowicz, to znaczy, że skarga była zasadna. A jeżeli sąd oddala, to nie to, że nie chce bulić 2000 zł, tylko po prostu głupasz, że niedelikatnie mówiąc, Wysoki Trybunale, po prostu ma w nosie prawo, obowiązki i napełnienie szkody. I ten sędzia, jak ja go tam powiedzmy nie inwektywami, ale określiłem go porównawczo do sędziów stalinowskich, rękoma kolegów wytoczyli postępowanie na jego rzecz, które gdzieś tam okrężną drogą trafiło do Legnicy. I skoro toczy się proces na jego rzecz przeciwko mojej osobie, to ten sędzia nie może orzekać sobie
posuwania skargi na przedłogę, którą ja złożyłem, bo nie będzie obiektywny. I to jest ta zasada iudex in habilis. A ten sędzia po prostu, wylosowali go, złośliwie oddalił skargę. Za to, że mało tego, ja zaraz powiem też o ciekawej rzeczy, właściwie nie będę w takim razie tego czytał. Ten sędzia, albo następny sędzia, ta, która orzekała w tej Legnicy, Aneta Andel, nie będę wyprzedzał. Powiem to w następnym terminie, w następnej kolejności, dlatego że tam ten Wojciech Damaszko w ogóle nie stawił się na rozprawę w sądzie karnym w Legnicy. Nie stawił się na rozprawy karne, a tam naruszono kwalifikację prawną czynu. Jej poprzednik Krzysztof Chłopecki, czy Kazimierz Chłopecki, zastosował artykuł 226, który jest niedopuszczalny, bo nie było znieważenia na służbie, wyrokiem nakazowym, który został zaskarżony, a ona zmieniła kwalifikację prawną bez skargi uprawnionego oskarżyciela, bez wiedzy pana Wojciecha Damaszko. Mało tego, ten Damaszko nie był na rozprawie ani na posiedzeniu pojednawczym, w związku z tym ten wyrok nie miał prawa zapaść. Mało tego, jeszcze pomyliła się, powiedzmy, pani sędzia, bo napisała inną sygnaturę, czyli sprawa dotyczyła innego przedmiotu sprawy. Sędzia Sądu Okręgowego w Górze, no ten Wojciech Damaszko, przeszedłem tę sygnaturę, więc nie będę tego więcej czytał. Przejdę dalej. Prokurator w Nowej Górze Grzegorz Chojnacki dopuścił się poplecznictwa, niezbędnych obowiązków, tuszowania przestępstw, bezprawnego wszczęcia postępowania przygotowawczego. 3 DS 359/2017 z naruszeniem kwalifikacji prawnej i Polskiej Karty Praw Ofiary. W dniu 22 września 2014 roku złożyłem do prokuratora w Nowej Górze zawiadomienie o przestępstwie fałszu intelektualnego, jaki popełnił pierwszy oskarżony sędzia sądu rejonowego Jarosław Staszkiewicz. Wydając wyrok w dniu 6 maja 2008 roku w sprawie 2K 4707 w oparciu o fałsz materialny, o którym mówiłem. W dniu 7 października prokurator Grzegorz Chojnacki wydał postanowienie 3 DS 2014 odmawiające wszczęcia śledztwa w niniejszej sprawie, nie przeprowadzając w ogóle dochodzenia i nie wyjaśniając okoliczności sprawy. Co ciekawe, postanowienie wydał w dniu ustnego przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie, uznając, że sędzia Staszkiewicz, tak jak wspomniałem wcześniej, swoim językiem święta krowa, oczywiście zażalenie mijało się z celem, ponieważ trafiało do sprawców źródeł zaniedbań, czyli sądu rejonowego w Górze, a nie skazitelni funkcjonariusze, nie uznając zasady iudex in habilis. Niewykluczone, że pan Grzegorz Chojnacki ma małżonkę panią Chojnacką Kucharską, która jest sędzią tego sądu. W związku z tym ja w trybie ustawy dostępnej na publicznie wyciągnąłem takie dane, że połączając sędziów sądu rejonowego, okręgowego, prokuratury rejonowej, asesorów, ławników, referentów, wszystkich innych, że jest kilkanaście zbieżnych nazwisk i napisałem taki felieton, chora właściwość miejscowa. Nie ma takiej możliwości w żadnym okręgu obiektywnie rozpatrzyć sprawy, jeżeli ojciec rozpatruje zażalenie na syna. Tak to mówiąc, w skrócie. Ten sam prokurator Grzegorz Chojnacki, nie będąc w obowiązku wyjaśnienia przyczyn tej 19-letniej obstrukcji, wszczął po 3 latach postępowanie przeciwko mnie na rzecz funkcjonariuszy publicznych, który rzekomo wysłabiłem. Przejdę dalej, bo to się mija wcale nie będzie zrozumiałe dla zwykłego śmiertelnika. Najwyższy Trybunał zapoznał się z aktami sprawy z pewnością, więc ma jasny obraz tej całej sytuacji. Nie jestem osobą podejrzaną o popełnienie czynów z artykułu 226 paragrafu kodeksu karnego podczas związku pełnienia obowiązków służbowych. Ja faktycznie nie będę tylko czytał w takim trybunale, dlatego że to jest dla ludzi byłoby to męczące i niejasne. Powiem to językiem prostym. Otóż mnie zarzucono w tych wszystkich poznaniach, zsygnowanych śledztwach za jeden czyn, wysłanie drogą elektroniczną poprzez e-maila, rzekome jeden czyn, trzy różne przestępstwa, trzy różne kwalifikacje.
Znieważenie na służbie, potocznie mówiąc, 226 artykuł, bądź fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wedle rozporządzenia niepełnienia 236 kodeksu karnego, bądź 216, to pani właśnie Aneta Andel zmieniła kwalifikację, czyli znieważenie funkcjonariusza nie na służbie, bo na służbie, proszę państwa, znieważenie to 212, to można znieważyć funkcjonariusza na służbie, czy na podczas spełnienia obowiązków i związku spełnienia obowiązków służbowych policjanta drogówki, jeżeli tam się go wyzwie od HK i tak dalej, bądź na rozprawie sądowej czy posiedzeniu sądowym, jeżeli się tam jakimiś inwektywami będzie rzucać, bądź na rewizji mieszkania funkcjonariusza i tak dalej. Ale to nie było. Wysłanie maila nie jest działaniem na służbie i na to są wykładnie Sądu Najwyższego, a ten Sąd Najwyższy, proszę państwa, wiedząc o tym, że rzekomo Sąd Rejonowy w Jeleniogórze, że rzekomo dla dobra wymiaru sprawiedliwości zwrócili się, aby wyznaczył dla dobra wymiaru sprawiedliwości innym sądom miejscowym równorzędnych, nie uszanował własnej wykładni prawa i wyznaczył sąd zamiejscowy, wiedząc, że ta sprawa, wysłanie maila, nie jest przestępstwem artykułu 226 ani 238. Bo proszę państwa, 238 artykuł to fałszywe zawiadomienie o przestępstwie, wiedząc, że przestępstwo nie popełniono, też musi mieć formę pisma procesowego, czyli musi mieć własnoręczny podpis. Wysłanie maila nie ma własnoręcznego podpisu i zazwyczaj, a takich przykładów mam kilkadziesiąt, prokuratura wzywa do mnie wezwanie do zrobienia braku formalnego. Jeżeli wysłam mailem jakąś zawiadomienie o przestępstwie, jakieś tam pomówienia na funkcjonariuszy, to oni wysyłają pod rygorem uznania pisma po 7 dniach za bezskuteczne. Więc z jednej kwestii wysyłają i pokazują, szanowny panie, pan możesz składać zawiadomienie o przestępstwie, ale to musi mieć formę prawną, formalną, czyli własnoręczny podpis. Mail nie jest podpisem i taki sędzia, o którym tutaj pan przewodniczący wspomniał, Jacek Kielar ze Złotoryi, po sądzeniu 8.18, dopuścił się przestępstwa. Przestępstwo się dopuścił, dlatego że ja pomijam już obrazę prawa procesowego generalnie, ale wiedział doskonale, ale on powielił drogę, bo jeżeli prokurator na zlecenie zrobił takie śledztwo i zrobił fałszywy akt oskarżenia, to on po prostu wezwał mnie na rozprawę, na wezwaniu, na zawiadomieniu sprawie powinno być napisane, bo tak prawo procesowe nakazuje, czy stanowisko jest obowiązkowe, czy nieobowiązkowe, a jak obowiązkowe, to skutki niestawiennictwa. Tam nie było, czy było obowiązkowe, czy nieobowiązkowe. Oni mnie wezwali, a ja napisałem, że odroczył rozprawę. On po prostu napisał tak, ze względu na przestępstwo procesowe, dlatego że czynu nie popełniono, bo nie było własnego podpisu. A ten sędzia napisał, że wniosek jest przedwczesny, bo trzeba rzetelnie zbadać sprawę, a jednocześnie w jednym dniu rozpoznał sprawę, wydał wyrok. To kiedy on rzetelnie chciał to pan rozpoznać, proszę państwa? On dopuścił się przestępstwa, bo skazał mnie, co ciekawe, ten wyrok Sądu Rejonowego Złotoryi brzmiał tak, że skazano mnie na 6 miesięcy więzienia, potocznie mówiąc, stało się na 3 lata, zwalniając się jednocześnie z kosztów sądowych. To znaczy co? Że jestem przestępcą, a podatnicy mają za nie płacić? No to jestem wręcz nieelegancki, ja powinienem płacić. A nie, żeby podatnicy płacili za to, że za gangstera, który został skazany. On wiedział jedną rzecz, że jak wyda wyrok, napisze zwrot kosztów, to on musi mi go doręczyć. Wtedy będzie mi taka droga odwoławcza. A on sobie go trzymał, aż minie tam 30 dni plus ileś tam, 6 czy ile, żeby on był prawomocny. Czyli się praktycznie od absurdalnego wyroku nie mogę w ogóle odwołać. I tak to w najwyższym trybunale wszystko wygląda. Najwyższy trybunale, no, ja powiem w ten sposób. Sąd Najwyższy, znaczy Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok P306 dotyczący właśnie tego, że artykuł 206, jeżeli nie było to podczas pełnienia obowiązków, nie ma zastosowania i nie można go traktować. Funkcjonariusz publiczny jest taką samą osoba fizyczna, może złożyć pozew prywatny, a nie z uchwalenia publicznego. I to samo uchwała Sądu Najwyższego, którą dysponował Sąd Najwyższy, wydała takie orzeczenie 1KZP 812, które o tym mówi. Ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz krótko w ten sposób, żeby nie czytać. Ja opublikowałem filmy w przedmiocie tej
absurdalny, kurdalny gehenny tej obstrukcji kilkunastoletniej na YouTubie pod tytułem Producenci Przestępców. Dlaczego producenci przestępców? Bo ci ludzie po prostu orzekają tak jak Hryckowian, jak Maria Górowska-Sand, jak Fajga Mindla, jak Święty Czyli Święty Pięci Stefan Michnik. Oni się niczym po prostu nie różnią, tylko tyle, że dają często wyroki kary śmierci odroczone w czasie, bo ludzie sobie życie odbierają sami, bo nie wytrzymują tego. Ja nie chodzi o to, że jestem twardy, czy tam jestem, czy mnie to bawi, ale po prostu akurat trafili na materiał niewłaściwy, nieporadny. Tak jak mi się może wydawało. Te filmy są jakoś, powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Skoro są te filmy i ja określam ich, żeby dopuścić taki przestęp, to dlaczego mi teraz taki sędzia, jeden czy drugi, nie zrobi znowuż procesu, że go znieważam, albo że dopuszczam się fałszywego zeznania o przestępstwie, wiedzą, że przestępstwo nie popełniono. Oni już wiedzą, że ja się już umiem poruszać w prawie procesowym, że już tego nikt nie kupi. Więc oni dzisiaj to łykają, przyjmują to, tylko tyle, że mają to na tyle w nosie, bo oni mają pieczątki, więc pewne rzeczy przy milczeniu pozostawiają. To tyle, co mam do dania w tej sprawie w Najwyższym Trybunale. Skoro oskarżeni nie stawili się, czyli nie skorzystali z prawa do obrony, proszę o mowę końcową. Najwyższy Trybunale, ja powiedziałem, można powiedzieć w skrócie, o zarzutach, o oskarżeniach w stosunku do funkcjonariuszy i o krzywdzie poniesionej nie tylko przeze mnie, ale przez moją rodzinę. I powiem w ten sposób, oczekuję sprawiedliwego wyroku i nie na zasadzie oczywiście zemsty, ale uważam, że powinna być kara taka zasadna, bo 15 lat skradziono mi życia. Dziękuję bardzo. Sąd wobec wyczerpania się udaje się na radę. Zarządzam przerwę. Chodzi o sędzią Gajewską. Ja miałem z nią do czynienia. Też u mnie słabienie. Burmistrz mi zrobił. Uchwalenia wyroku. I ona mi powiedziała, to jest proces, że ja przeciwko napisałem, że burmistrz jest człowiekiem tej moralności. I jest pytanie ponad 20 lat. Nie, że on napisał. Miłościwie nam panujący Zbysiu Z. Mówię moralnie. Zbysiu Ziobro. Ziobro dobro. A dla mnie jest tutaj osoba funkcjonuje jako minister spraw wewnętrznych, czyli jako prokurator generalny. Bo takie funkcje Zbysiu nasz Ziobro dobro pełni. Także oprócz prokuratorów i sędziów, którzy zabrali panu Grzegorzowi Niedźwieckiemu 15 lat z życiorysu, nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu, bawiąc się i skazując go, wydając wyroki pozbawienia wolności, jak również finansowe kary, około tam będzie chyba bodajże 17-18 tysięcy złotych. Ale ten czas spędzony i te nerwy i ten stres, który Grzegorz Niedźwiecki przeżył podczas tych 15 lat spędzonych w sądach. 15 lat, moi drodzy. Wyobraźcie sobie, te procesy trwały 15 lat. To jest niebywałe. No ale cóż, w kraju bezprawia, gdzie
ta kasta, nadzwyczajna kasta ludzi sobie orzeka i wydaje wyroki, zarabiają pieniądze przy tym oczywiście jeszcze, bo chcę wam przypomnieć, że każdy sąd, czy rejonowy, czy okręgowy, czy apelacyjny jest zarejestrowany za granicą, posiada NIP i REGON. Czyli jest to korporacyjna instytucja, która doi nas wszystkich, tych oczywiście, którzy mają jakiś konflikt z prawem, u nich występuje, doją ich na potęgę, próbują doić, bo my tutaj również, nas też próbują doić, ale my się bronimy w prawie naturalnym. Jesteśmy tutaj po procesie przedwczoraj w Warszawie. W sądzie rejonowym nasz Andrzejek się miał rozprawę. No i cóż, słuchajcie, oskarżycielem był Rzecznik Praw Dziecka, moi drodzy. My byliśmy z dziećmi jako opiekunowie dzieci, aby dzieci mogły złożyć petycję u rzecznika, która gnida pisowska, który nie wyszedł nawet do dzieci. Moi drodzy, wezwał 60 ponad funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczali bodajże 7 dzieci i ich rodziców, moi drodzy, w tym również mnie. I zostaliśmy oskarżeni za brak maseczki i za nielegalne zgromadzenie, kiedy my, jako opiekunowie naszych dzieci, moi drodzy, sąd wraca. Chyba, zaraz przerwę i będziecie mogli wysłuchać wyroku. Moi drodzy, jako opiekunowie byliśmy pod... Sąd ogłosi wyrok. Rzecznikiem Praw Dziecka. Wyrok w imieniu narodu polskiego. Najwyższy Trybunał Narodowy w sprawie Grzegorza Niedźwieckiego w przedmiocie politycznych i represyjnych orzeczeń sądów i prokuratur po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 7 października 2021 roku aktu oskarżenia w sprawie Grzegorza Niedźwieckiego uznaje oskarżonego sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosława Staszkiewicza za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia. Wskazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Junonę Gajewską za winną zarzucanych czynów, uchyla zaskarżone orzeczenia, wskazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostracyzm społeczny, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonywania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Danutę Kustarz za winną zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenie. Wskazuje oskarżoną na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostraty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych.
zasądza od skazanej na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazaną obowiązek wykonywania prac publicznych, obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Beatę Blazar za winną zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia. Skazuje oskarżoną na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamii i ostraty społecznych, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanej na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Alicję Izydorczyk za winną zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenie. Skazuje oskarżoną na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamii i ostraty społecznej. Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu. Pozbawienie praw publicznych. Zasądza skazany na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Sylwię Bańka-Bozeską za winną zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenie. Skazuje oskarżoną na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostraty społeczne. Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu. Pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanej na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazaną obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Lucynę Domagalę za winną zarzuconych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia. Skazuje oskarżoną na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamii i ostraty społecznej. Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywania zawodu. Pozbawienie praw publicznych. Zasądza skazany na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania prac publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Pawła Siwka za winnego czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia, skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamii i ostraty społecznej, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonywania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Pawła Woźniaka za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamii i ostraty społecznej. Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu. Pozbawienie praw publicznych. Zasądza skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje sędziego
oskarżonego sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenie. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i o straty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Grzegorza Chojnackiego za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamii i o straty społeczne. Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu. Pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Annę Surowiak za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia. Skazuje na 15 lat oskarżonego za pozbawienie wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i o straty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i o straty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Kazimierza Chłopeckiego za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamii i o straty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Anetę Andel za winną zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i o straty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazaną obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Macieja Boguckiego za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamii i straty społecznej. Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia
oraz 1 000 000 zł na wiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Najwyższego Piotra Mirka za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenia, skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostraty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 000 zł zadośćuczynienia oraz 1 000 000 zł nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Rejonowego Złotoryi Jacka Kielara za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenie. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania praw społecznych, infamię i ostraty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 000 zł zadośćuczynienia oraz 1 000 000 zł nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonywania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego prokuratora prokuratury rejonowej w Dzierżoniowie Grażynę Kudzielską-Białek za winną zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenie. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię, ostraty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanym na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 000 zł zadośćuczynienia oraz 1 000 000 zł nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Joannę Dworzycką-Skrobowską za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenie. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostraty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 000 zł zadośćuczynienia oraz 1 000 000 zł nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszkę Kałużną-Ludowicz za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenie. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności za obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostraty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 000 zł zadośćuczynienia oraz 1 000 000 zł nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego sędziego Sądu Okręgowego w Sieradzu Przemysława Majkowskiego za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenie. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostraty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza od skazanego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 000 zł zadośćuczynienia oraz 1 000 000 zł nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uznaje oskarżonego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenie. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostraty społeczne, pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego
100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedzielskiego. Uznaje oskarżonego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro za winnego zarzucanych czynów. Uchyla zaskarżone orzeczenie. Skazuje oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, infamię i ostraw społecznych. Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu wykonywanego zawodu, pozbawienie praw publicznych. Zasądza oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz 1 000 000 złotych nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, a także nakłada na skazanego obowiązek wykonania publicznych przeprosin Grzegorza Niedźwieckiego. Uzasadnienie. Najwyższy Trybunał Narodowy podziela w pełni odczytany i wniesiony przez na rzecz Grzegorza Niedźwieckiego akt oskarżenia. Najwyższy Trybunał Narodowy zważył, co następuje. Wina oskarżonych nie budzi wątpliwości. Oskarżeni bez przyczyny ukradli Grzegorzowi Niedźwieckiemu 15 lat życia. Nie było żadnych obiektywnych i prawnych podstaw do wszczynania i prowadzenia przedmiotowych postępowań karnych przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiego i Tadeuszowi Całkowi z wykorzystaniem psychiatrów, policji i środków przymusu. Wyłączną winę za ten dramat, za ten stan rzeczy ponoszą funkcjonariusze publiczni, nadużywający władzy, działający w smowie prokuratorsko-sędziowskiej, naruszający polską kartę praw ofiary, w szczególności prawo do godności, szacunku i współczucia. Ofiara ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Do szczegółowego przestrzegania tego prawa zobowiązani są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i służb socjalnych. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy. Naruszające prawo do bezpieczeństwa i zakaz ponownego dręczenia ofiary. Prawo ofiary jako strony postępowania karnego do wymiaru sprawiedliwości. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach i procedurach ich dochodzenia. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji na temat toczącego się w sprawie postępowania. Oskarżeni funkcjonariusze działali w zorganizowanej grupie przestępczej umyślnie, skutkowo, w związku z mającym na celu popełnienie przestępstwa. Było to barbarzyństwo, czysta złośliwość i prawo siły. Najwyższy Trybunał Narodowy nie znajduje celów w tych postępowaniach i procedurach karnych. Stwierdził odwrotne spełnianie norm celów postępowania karnego oraz celu i funkcji postępowania cywilnego. Nie były to pomyłki sądowo-prokuratorskie. Wskazani funkcjonariusze dopuścili się czynów pokroju NKWD. Zasługują na szczególne potępienie i ostratyzm w szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ przyczynę problemu, którą można było i należało zakończyć 12 listopada 2008 roku, oddalając wadliwy wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji, zastępowanej w trybie artykułu 1050 KPC, zamienił na 15 lat terroru państwowego z obrazą polskiej karty praw ofiary. Nadużyli władzy, przekroczyli uprawnienia, poświadczyli nieprawdę i nie dopełnili obowiązków. Naruszyli świadomie zasady działania organów państwa, obowiązek przestrzegania prawa i pogwałcili godność człowieka.
wydali orzeczenia polityczne na zlecenie. Na zasadzie dajcie mi człowieka, którego się znajdzie. Dopuścili się przy tym defraudacji pieniędzy w wielkich rozmiarach. Dopuścili się umyślnie nielegalnych procesów karnych, naruszając kwalifikację prawną czynu, zasadę indubito pro rea oraz warunki odpowiedzialności karnej. Jest to obraz barbarzyństwa i gangsterstwa, bezprawnego i haniebnego funkcjonowania sądownictwa i organów ścigania w całym kraju. Przedmiotowy terror państwowy jest odzwierciedleniem kompleksowej patologii sądownictwa i skorumpowanych organów ścigania w Polsce. Państwo w państwie, układ zamknięty, to zbyt delikatne określenia. Mamy neostalinizm. Firmy prywatne nie są sądami, nie mają legitymacji urzędniczych oraz narodów do orzekania. Instytucje te wymagają gruntownej reformy i bezwzględnego systemu kar. Bez odpowiedzialności nie ma sprawiedliwości. Funkcjonariusze powinni zdawać sobie sprawę, że karma może wrócić. Kierując się prawem naturalnym, uchwałą Najwyższego Trybunału Narodowego o zniesieniu instytucji immunitetu w związku z konstytucyjną zasadą równości wszystkich wobec prawa i zakazem dyskryminacji, a także faktem, że władza należy do narodu oraz obowiązkiem naprawienia szkody, orzeczono jak w sentencji. Przedawnienia karalności nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości. Nie stosuje się ich również do umyślnego przestępstwa, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności, łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Wyrok zostanie poddany do publicznej wiadomości, aby skłaniał do refleksji. Wyrokowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Oskarżeni mają prawo do wniesienia środka odwoławczego w terminie 14 dni po wpłaceniu 100 tysięcy złotych na konto Trybunału Narodowego. To wszystko. Zamykam. Antyfoliarz jest ibertrolem. Myślę, że to jest nie do zbanowania. YouTube'owy kanał o nazwie Antyfoliarz. Widziałeś, Antyfoliarz po prostu zamknij japę. Antyfoliarz jest ibertrolem.